dzieci gdzieś wyczuć. Już leci mordeczko, dawno bym cię już poznał, gdyby nie mój dreszkot. Jest tu kilku zawodników MMA. Ja jestem zawodnikiem MMA. Mam większe cyce niż ona ma. Ile kasy? Dawaj wszystko. O kurwa, tylko 30. 30 koła? Dobra, kurwa mać. Zostań tu jeszcze. Dobra, spokojnie teraz. Lisek, idź na tyły, się rozbierz się. Spokojnie. O kurwa. No, będzie na golaska. Pilnuj go. Dobry. Mam ręką. No. Lisek. Złamana ręka, domyślam się. Słuchaj, rozbierz się do naga. Wsiądź na motor. Od kiedy wsiądziesz na motor, od kiedy odejdę, 15 sekund gdzieś w głowie. Rozbierz się do naga szybko. Siadaj na motor i licz 10 sekund w głowie. Już, od teraz. Dobra, wyłaź zakładnik. Wyłaź zakładnik. Wychodzimy, spokojnie. Pan zakładnik, tutaj za... wychodzą już. Tutaj. Mamy helikopter. Spierdalaj, idziemy. Spierdalaj. Zgubiliśmy, jedź. Jedź, kurwa! Zgubieni, jedź, pojadź za Liskiem. Ho, ho. Nice! Spierdaj, daleko za miasto. Woohoo! Aj! Nice! Kurwa! Woo! Nice! No nie wiem, wariatu, jak to będzie, ale... Trzymajcie się mocno! Ja praktycznie, myszką nie muszę ruszyć w tym napadzie, nie? Mam nadzieję, że plan Felipe wypali. Tego. Kurwa, mogę odjechać, kurwa! A nie, bo by wróciliby, nie miałem drzwi, oni by wrócili tutaj, nie mogłem czekać, kurwa. Mike by zawrócił na chwilę, coś zobaczyć, nie pytałem o co chodzi, mogę na niego zadzwonić. Nie musisz, no ale możesz. Tamten, kakaosra. O kurwa, sorry. Ja pierdolę, goś kloca walił, ale przypał. Tak, no walił klocka, no w rogu. Ty, nie odbiera telefonu, ty. Ja pierdzielę. Ale ja nie. Ja nie mogę. Jakoś kurwa rogala jebał w rogu garażu, ty kumasz. Jebany wariat. Essa, robimy napadzik, kurwa. Ja, i za kolak przegrywa wyścig, co? Ten chyba papieru tam dupę nie ma. Dupę w chyba wyciera. Ja pierdzielę. Uhuhu. Damki garaż, bo dupcy. Ale zawiało, wariacie. Niezłe kakao. Nie, to i nie życie. Aha, czyli tradycja. No i kurwa, wszyscy się gorzą, tych bandziorów. Panie kadecie. Nie wiem, dobra, już podnoszę łapy. Podnoś łapy kadet, kurwa. O kurde. Ej, chłopaki. Pana rudego. Zostaw mnie, proszę. Pana rudego kadeta, no.
Kurwa, no. Kurwa, moje pieniądze wszystkie. Proszę, nie zabijaj mnie. Takie rzeczy przeżę, takie rzeczy przeżę, Kades, no. Ja no mam. O kurwa, ale dostosowałem. Nie bij mnie. O kurde. Pojedź za miasto. Łowca policji grasuje w mieście. A, tu wjechać? Tak, jedź na prawą furę. Czekaj, jest łysy, poczekaj. Ej, łysy, co ty kurwa odjebałeś, łysy? Łysy w chuja polecił. Co to? Co łysy? Jakiś zasad, strzeliłeś kurwa mi w furę, stary. Masz farta, że ty z pies mu cię najebał. Halo. Frajerską akcją, kurwa ścigamy się fajnie, za ty strzelasz w opony. Łysy. Ja pierdolę łysy, kurwa. Napierdalajmy się. Dobra, napierdalamy się, okej, spoko, dawaj. Dawaj na środek. Jasne? Niech ktoś nas zapowie. Dobra, kurwa. Niech ktoś nas zapowie. Wielka walka. Dobra, wielka walka. Łysego. Czekaj, bo pies jeszcze idzie. Nikogo? Ja zda pod prąd raz nie jeden. Gdzie? Proszę pana, bo my teraz uczymy walkę tutaj, chcemy powalczyć. Może bez pana będzie ta walka? Proszę pojechać stąd. Na chwilę tylko. To jest legalna walka. Legalna. Ja jak legalna? Nielegalna. No legalna. Legalna. Dobra, okej. Okay. Przed chwilą miał być wyścig, dobra, fajny, to zabawa. To się kameruje, tak? Kręcisz to? Okej, okay. Siemaneczka, Siologan Cappuccino. Przed chwilą ten gość mi strzelał w opony, kurwa, i teraz zrobię z nim taką surówkę, jaką on prezentuje, kurwa. Czyli przestrzelę mu, kurwa, wszystkie kolana frajerowi jebanemu, ja śmietnikowi. Pierdolę. Kurwa. Ostatni raz, kurwa, strzelasz mi furę, bo cię odpierdolę. Pies. O kurwa. Kurwa, spierdalać tam. Kurwa mać, wszyscy muszą mnie wkurwiać. Samego rana. Sterina, szpital. Dobry. Obywatel, dzień zatrzyma. Dobry, witam serdecznie. Zapraszam pod ściany. Proszę pana, konia, ale o co chodzi? Tu się nic nie stało, panowie, legalna bitka. Nie chcę żadnych problemów, nie chcę żadnych problemów. Zatrzymany. Aj! O. Legalna bitka i ten, nawet mam nagrane, jak się biją. Dobrze, proszę pana, mój numer oznaki 60, sierżant drugiego stopnia Tobi Sanchez. Przeszukam pana, jako iż tutaj padły strzały. Procedury, rozumie pan? Czy posiadałem przy sobie coś nielegalnego, ewentualnie coś, co mogłoby mnie skrzywdzić? Trochę może jaranka mam przy sobie, tak to nic. Mhm. To raczej leczy, nie krzywdzi. Gdzie jest Owen? Dokładnie. Przystawi tą brykę. Dobra, ja mu zaparkuję kurwa z moim Sand Kingiem. Czekaj, zadzwonię do niego. Dobrze, proszę pana. Jeszcze wyroskuję pana, bo potrzebuję jeszcze pański dowodzik. Jasne, tu gdzieś. Proszę bardzo. Dirkang Blank. Chyba nie jestem podejrzany, tak? No bo to, że tam kilka mam wykroczeń... Jasne. Mógłby się pan z nami udać na komendę? Chciałbym pana zapytać o kilka rzeczy. Oczywiście, jasne, oczywiście. Zapraszam do radiowozu. Dobrze. Z bronią do domu? Jak to podjeżdżałem? Nie mam pojęcia, czy pan mówi. Może z latarką, bo ja jestem... Czasem dorabiam sobie jako parkingowy. Ale z klamką? Wydaje mi się, że to była klamka. No, zaraz. Kurwa, źle mi się siedzi. Gdzie się panu siedzi? Ajajaj. No kurwa! Czekaj! Może za panu... Dobra. No, teraz mi niewygodnie. No słuchajcie, no panowie, ja wiem, że mam trochę za uszami, ale od razu z klamką. Latarę miałem w łapie albo jakąś rzecz, ale pistolet? Dawno nie trzymałem pistoletu. Po tym 60-miesięcznym wyroku dawno nie miałem klamy w łapie. Tak szczerze, panie... chcę z tym skończyć. Dobrze, panie Didier, mógłby mi pan powiedzieć, co się wydarzyło pod Meliną około 5 minut temu? Jak co dzień recytowałem wszystkim pobliskim moje wiersze, które piszę co wieczór. Mm-hmm. I nagle wpadło kilku gości i zaczęli strzelać. Darli coś, że łysy ty kurwo, oddawaj pieniądze. No i ja byłem w takim szoku, że zawinąłem cały mandżur i zacząłem biec w stronę Meliny, kiedy już zobaczyłem, że upadają pierwsze serwetki. I tyle pamiętam. No i to przebrałem się jak zwykle, miałem iść sobie na lunch, brunch, schodzę, no i łapy do góry. W sumie mnie nie zdziwiło mnie to, nie? Przecież jestem rudy, jestem czarny,
Dlatego no, jestem pierwszy do czepania, dlatego rozumiem, że tu też siedzę. Normalny dzień jak zwykle. I kilka awantur. Skacz, skacz przez murek, skacz przez murek, skacz, wychodź, 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 skacz przez murek. Leć, leć, uciekaj, uciekaj. Ała, kurwa. Ała. Spierdalaj. Ała, a ci 13 pobił. Kurwa, ała! Glebo. Kurwa mać, zjebało się totalnie. Zakuwaj go, ubezpieczam. Co? Kurwa mać. Zjebaliśmy to, bo on tak długo na ten motor wsiadał, jebany. Dobrze. Tutaj widzę, pan ma około $300 gotówki, ale to jest nieznaczna suma. Najgorsze, że ten w szpitalu mi zostały rzeczy, nie? Tak, Jenschlis. Sprawa do telefonu, będzie pan korzystał? Nie, gdzie po co mi? Ja nic nie zrobiłem, więc chyba nie musisz nic z tego tłumaczyć. Myślę, że po prostu panu, pogadamy sobie chwilę i mnie puścicie wolno, skoro jestem wolny, nie? I co teraz? Gdzie byłeś, kurwa, wczoraj? Jak cię nie było? Na komendzie? Polski? Torze, o ty, czekaj. Andrzej, co teraz? Nie ma zadzwonienia, nie? Oczywiście. Patrzcie, jakie małpy za klatką. Co ty masz na twarzy? Pamiętaj. Patrz, pokażę ci z bliska, chodź, patrz się. Oto mam! Ale dostał latarę pod nos. Spokojnie, luzik, luzik, go chciał zobaczyć, nie? Spokojnie. Co? Co? Nastawiaj co? Ale dostał przez kratę, nienormalnie! Co tam się dzieje, co za rozmowy? Się wolę odsunąć trochę. Panie Rutkowski, pan nie podsłuchuje. Jaki Rutkowski? Ale dostał łeb na latarki. Proszę się mnie wyrażać. Szotujcie to, bo to jest piękne. To jest piękne. George. To mamy tylko panie, ale mi zajebał na nos. George. O, przepraszam pani. Uuu, ale mi pani się wplątała w łańcuch. Przepraszam, przepraszam. Proszę pana. Nie miał początek znajomości, przepraszam. Przepraszam, mogę pański dobry ten model? Dobra, proszę bardzo. Przed chwilą z pierdla wyskoczyłem. Pan był przed chwilą zatrzymany? Ja bym. Znaczy przed chwilą. 30 miesięcy odsiedziałem i wróciłem z wyroku. Pan Didier, jak się nie mylę. Didier Gangplank, tak jest. Tak. No z 30 miesięcy temu do góry. Mieliśmy spotkanie. Dlaczego? No, podnieś się ręce do góry. Ale za co? Przecież ja przed chwilą przyjechałem na wyspę. Co ty do mnie gadasz? Wyjaśnimy sobie parę spraw. Ale nie, no jakie wyjaśnimy? Co ty do mnie gadasz? Stój! Stój! Nie strzelaj do mnie z paralizatora, ty, no co ja, to ja zrobiłem, ty? Pan się zatrzyma, zejdzie pan z roweru. No ale co wy, kurwa, chcecie ode mnie, stary? Podaję pod komendę, normalnie sobie pogadać, ty. Dobrze, pan podniesie ręce do góry, wyjaśnijmy sobie wszystko na komendzie. Nie, nie podnoszę rąk do góry, nie, to jest jakaś przesada. Pod komendą normalnie przychodzę, wow, sobie, co to ma być. Kurwa! Dobrze, wyjaśnijmy sobie wszystko na komendzie. 10-13. Podniesie pan te ręce? No dobra. Zakupaj go, a skurczę. Gdzie te łapy? Co ty? Co wy, kurwa, se ała myślicie? 10-13! Suspect down.